Spiegla. Niemiecki rząd nie wdraża unijnych uchwał. Tygodnik Spiegel. Niemiecki rząd nie wdraża unijnych uchwał. Przeciwko niemieckiemu rządowi federalnemu Komisja Europejska prowadzi obecnie 50 postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wynika z odpowiedzi Ministerstwa Gospodarki na zapytanie posła FDP Markusa Herbranda, pisze tygodnik Spiegel. Tygodnik podkreśla, że dzieje się to w czasie prezydencji Niemiec w Unii Europejskiej. Trzech niemieckich ministrów jest szczególnie na celowniku komisji, wynika z informacji Spiegla. Na czele listy znaleźli się minister gospodarki Peter Altmaier i minister transportu Andreas Schäuer, każdy z 10 przypadkami, a za nim i minister finansów Olaf Scholz, który nie przełożył dyrektyw europejskich na prawo niemieckie w 9 przypadkach. Szczególnie żenujący dla samozwańczego bojownika przeciwko lukom podatkowym jest przypadek dyrektywy z przepisami dotyczącymi zwalczania praktyk unikania opodatkowania z 2016 rok, która wciąż czeka na wdrożenie, pisze Spiegel. Na dalszych miejscach są minister środowiska Sven Jaschul ze 6 przypadkami oraz minister rolnictwa Julia Kaelckner i minister sprawiedliwości Christine Lambrecht z 5 przypadkami. Niski poziom realizacji szkodzi niemieckiej prezydencji w Radzie, mówi poseł FDP, Markus Herbrand, to żenujące, że rząd federalny nie jest w stanie wykonać zaległych uchwał Unia Europejska, dodaje na łamach tygodnika.